Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy zgromadzili się w jednym miejscu. I nagle rozległ się z nieba szum, jakby potężnego wiatru, i napełnił cały dom, w którym oni siedzieli. I ukazały im się języki rozdzielone jak ogień i spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch pozwalał mówić. Znaczenie Pięćdziesiątnicy jest niesamowite. Było to wydarzenie wieńczące życie Chrystusa. To wydarzenie Chrystusa. I to było wylanie Chrystusowego Ducha. Także Chrystus jest z nami teraz przez swego Ducha. Jedną z manifestacji Pięćdziesiątnicy było przemawianie przez apostołów w innych językach. Pierwszy raz języki pojawiają się w Dziejach Apostolskich w rozdziale drugim. Jest bardzo jasno, że języki w tym fragmencie to mówienie w znanym języku, którego nigdy wcześniej nie uczyliśmy się. Ludzie, którzy słuchają apostołów, mówią, każdy z nas słyszy te prawdy w języku, w którym się urodziliśmy. Dar mówienia językami był cudowną zdolnością mówienia w obcym języku, którego mówiący nigdy wcześniej się nie uczył. Dlaczego Bóg dał ten szczególny dar wielu chrześcijanom w pierwszym kościele? Paweł odpowiada na to pytanie w pierwszym liście do Koryntian, rozdziale 14. Wyjaśnia, że dar języków jest znakiem nie dla wierzących, ale dla niewierzących. Niektórzy kontynuacjonaliści interpretują to w ten sposób, że ludzie mówiący językami to imponująca rzecz dla niewierzących. Ale Paweł natychmiast obala ten pomysł. Kilka wersów dalej mówi, jeśli więc cały Kościół zebrałby się i wszyscy mówiliby językami, to ludzie niewierzący przychodzący na to spotkanie, czy nie powiedzą, postradaliście zmysły? Co zatem Paweł ma na myśli, mówiąc, że języki są znakiem dla niewierzących? Musimy cofnąć się aż do wieży Babel, jak Bóg pomieszał ludziom języki, a później te różne ludy, różne narody walczyły cały czas ze sobą i mordowały się nawzajem. Ale w pewnym momencie historii Bóg przemówił do jednego człowieka, który jest Hebrajczykiem, Abrahama. I mamy Boga przemawiającego do jednego ludu i objawia się tym ludziom w ich konkretnym języku hebrajskim, ale obiecuje, że będzie błogosławił wszystkie narody, wszystkie grupy językowe świata przez jego nasienie. Bóg wybrał naród izraelski i język hebrajski jako swój główny sposób objawienia się w Starym Testamencie. Ale w Izajasza 28 Pan mówi przywódcom Jerozolimy, że znakiem ich zbliżającego się sądu będzie to, że przemówi do ludu różnymi językami. Pan przemawiając przez swoich proroków, ostrzega Izraelitów. Posyłam do was proroków, ale jeżeli wy nie chcecie ich słuchać, w moim imieniu zaczną przemawiać ludzie innych języków, a to będzie znak, że wasze zniszczenie jest blisko. Izajasz prorokował o nadchodzącej niewoli babilońskiej, gdzie Jerozolima i Boża Świątynia zostanie zniszczona, a ludzie zostaną uprowadzeni przez cudzoziemców. Ale w pierwszym liście Koryntian 14, gdzie mamy powiedziane, że języki przypisane są dla niewierzących, Paweł ponownie odnosi się do tego proroctwa. W tym kontekście wyjaśnia cel nowotestamentalnych darów języków. Przez ludzi obcych języków i przez usta cudzoziemców będę mówił do tego ludu, a nawet wtedy nie będą mnie słuchać, mówi Pan. Dar języków nie miał na celu przede wszystkim być imponującym znakiem dla niewierzących pogan, którzy mówili w różnych językach. W rzeczywistości jest to znak dla niewierzących Izraelitów, że Bóg ich osądza w tym momencie, objawiając się poganom. Decydując się mówić w różnych językach, przemawia w innych językach niż hebrajski. Widzimy, że ten znak ma dwa znaczenia. Z jednej strony było to przekleństwo dla narodu żydowskiego, który odrzucił swojego Mesjasza. Ale w tym samym czasie był to znak błogosławieństwa na fakt, że Bóg zamierzał ustanowić nową rzecz, w której zarówno Żydzi, jak i poganie przyjdą razem, jak mówi Paweł w liście do Efezjan 2, glosolalia. To termin, który pochodzi od dwóch greckich słów.
Glosa oznacza język i laleo, czyli mówić. Więc kiedy używamy tych terminów razem, glosolalia jest używany w odniesieniu do języka mówienia konkretnym językiem. Współczesne charyzmatyczne rozumienie tego terminu pozwala słowem glosolalia nazwać estatyczną, ekstatyczną, duchową mowę, która nie jest żadnym znanym językiem. Czego wielu współczesnych zielonoświątkowców i charyzmatyków nie wie, że najwcześniejsi zielonoświątkowcy wszyscy wierzyli, że mówienie językami było nadprzyrodzoną zdolnością mówienia konkretnymi obcymi językami. Żaden z nich nie myślał nawet, że to jakaś ekstatyczna mowa niezrozumiała dla nikogo. Param był w gazecie wielokrotnie, przy wielu okazjach mówiąc o tym, jak dostał ten dar, jak ten dar został przywrócony Kościołowi. I teraz nikt nie będzie musiał się uczyć języków, aby jeździć na misję. Będziemy mogli wysyłać misjonarzy, którzy z tym darem, bez nauki języka, mogą głosić Ewangelię. I rodzący się ruch zielonoświątkowy faktycznie wysyłał misjonarzy na zagraniczne pola, ufając, ponieważ mają ten dar, będą w stanie komunikować z obywatelami tych obcych krajów. Więc pojechali do Chin, do Indii i do wielu miejsc, myśląc, że mówią w tych językach, będą głosić Ewangelię w tych językach. Ale na miejscu dowiedzieli się, że nikt z ludzi mieszkających tam nie był w stanie ich zrozumieć. I wszyscy wrócili całkowicie załamani, rozczarowani, przygnębieni, gdyż zdali sobie sprawę, że to, co mówili, to nie dar Ducha Świętego. Ta nowoczesna wersja glosolalii nie jest żadnym językiem. I tak w konsekwencji ruch zielonoświątkowy musiał zmienić swoje zrozumienie Pisma, aby pasowało to do jego doświadczenia, zamiast przyznać, że jego doświadczenie nie pasowało do jasnego nauczania Pisma. Otworzyli drugą kategorię języków, która obejmowała nieinteligentną mowę. Nigdy nikt nie wpadłby na to, że mówienie językami w Biblii było czymś innym, jak mówienie prawdziwymi językami, dopóki nie usłyszałby współczesnego tłumaczenia ruchu charyzmatycznego. To współczesny ruch charyzmatyczny wymyślił nowe języki, ponieważ języki, które praktykują, nie pasują do tego, co Pismo objawia jako prawdziwy dar języków. I w rezultacie musieli poszerzyć biblijną kategorię, aby zrobić miejsce dla swojego doświadczenia. Chcę tylko pomóc aktywować swoje języki. To bardzo proste. Wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć usta i mówić językami. Ci nauczyciele twierdzą, że pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, to oczywiście oczyścić swój umysł. Proszę, nie pozwól umysłowi kontrolować. I gratulacje. Zostałeś napełniony Duchem Świętym, możesz mówić różnymi językami. Próbowałem mówić językami. Próbowałem przez lata z nadzieją, że coś zewnętrznego stanie się, że stanie się coś wewnątrz. Słuchałem tych wszystkich ludzi wokół mnie i czekałem, aż ta muzyka będzie mnie napędzać. Działo się to, kiedy wzrastałem w tym stanie emocjonalnym, gdzie nagle mogłem powiedzieć frazę lub dwie i mam to. Mówię językami. I to był znacznik dla mojej duchowej podróży. Może dla waszej też, prawda? Czy miałeś takie doświadczenie? Miałem. Czy mógłbym zbadać to pismem i powiedzieć, że to, czego doświadczam, wygląda jak to, co mówi Pismo Święte? Nie, absolutnie nie. To tylko babel dla celów ekstatycznego, emocjonalnego doświadczenia. Często ludzie odwołują się do 1 listu Koryntian 13 rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. I oni wskazują na to, zobacz, to praktyka modlitwy językami nie jest mówieniem jakimś zwykłych języków, ale jest czymś niebiańskim, czymś niesamowitym, językiem aniołów. Kiedy Paweł mówi o językach ludzi i aniołów, to, co próbuje zrobić, to mówić w hiperboli, czyli celowej przesadzie,
ze względu na efekt, aby zilustrować punkt, że nawet jeśli mielibyśmy taką możliwość tak nadprzyrodzonych darów, ale nie mielibyśmy miłości, to wszystko nam jest na nic. Na przykład mówi też, choćbym całe ciało dał na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. I to jest dopiero poprawne zrozumienie tego tekstu. To faktycznie smutne i niefortunne, że podczas gdy Paweł stara się skierować naszą uwagę, abyśmy odsunęli się od darów, a skupili na miłości, my bierzemy jeden wers, język aniołów, i chcemy go uczynić głównym celem tego, jak powinno wyglądać mówienie językami i nasze życie. Zasady pierwszego listu do Koryntian 14 rozdziału dotyczące używania języków w kościele są po prostu ignorowane w naszych czasach. Fakt, że tylko dwóch lub trzech mówców powinno mówić, nie powinni sobie przeszkadzać, nie powinni wchodzić w bełkot, języki musiały być interpretowane, inaczej są zabronione. Istnieją te zasady, które Paweł podaje, które są powszechnie ignorowane. A to tylko kolejny znak na to, że to, co się dzieje, to nie są biblijne języki. Byłem na spotkaniach, gdzie 5-10 tysięcy ludzi równocześnie modliło się na językach. Ktoś mówi, ktoś próbuje interpretować. Czasem nikt nie interpretuje. Proszę im wybaczyć, to nie biblijne. To po prostu nie biblijny dar. Czasami ludzie do mnie mówią, jak możesz głosić wers po wersecie, przechodząc przez list Rzymian, a w prywatnym życiu mówić językami. A ja mówię, cóż, zobacz, apostoł Paweł napisał list do Rzymian. A tutaj w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, mówi, że dziękuję Bogu, że mówi językami o wiele więcej niż wy wszyscy. O, i wtedy ta osoba odpowiada, nie myślałem o tym nigdy w ten sposób. Jeżeli to było dobre dla Pawła, musi być też dobre dla nas. Paweł apostoł mówi, aby nie zabraniać mówienia językami. Na co chciałbym odpowiedzieć? Nigdy w życiu nie zabroniłem nikomu mówić językami. O ile mi wiadomo, żaden chrześcijański nauczyciel i pastor nie zabraniał nikomu mówić językami. Jednak w wersecie tym Paweł nie mówi, aby nie zabraniać ludziom bełkotać niespójnie. Ja bym tego zabronił, ale ten bełkot to nie języki. Nawet jeśli coś wychodzi z twoich ust i język w to jest zaangażowany, to nie jest dar języków. I zabronię podróbek. Jakiś czas temu nagrałem taki film, chyba rok albo półtora roku temu, na temat charyzmatu modlitwy na językach. Zobaczcie sami, są w tym filmie protestanci, są rzymscy katolicy, jest także człowiek, który mówi, że jest ateistą, nie wierzy w ogóle w istnienie Boga, a na końcu fragment osoby, która w ogóle nie jest chrześcijaninem i twierdzi, że wierzy w ducha kundalini. Zobaczcie, czy to faktycznie może powodować Duch Święty. Say, Jesus, I need you. I repent. And I ask you, set me free. Save me. Come with your Holy Spirit. Fill me up. Fill me. Baptize me. Baptize me. Right now. Right now. More. Shila ba da 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 speak. Shila say the first word on me. Shila da 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 get it da 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 louder. Shila da get it da 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 louder. Shila get it da 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 get it da 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 get it da 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 da. Oh, yeah! It's beautiful. Come on, this is for everyone. Come on, God, you want to give the Spirit to us. I spróbuj zrobić to samo. Duch to wypełni. Zapraszam teraz, Duchu Święty, daj nam odwagę do takiej modlitwy, właśnie modlitwy w językach, gaworzenia. I wejdź w tę modlitwę.
Daj nam nową modlitwę w językach, Duchu Święty. Daj nam nowy smak tej modlitwy. Daj nam, Duchu Święty, więcej. Kiara lara la tianna na nara la tita tai. Kiara lara la tia tita tara lara la tia tata ketai. Anda malaya sapanda poras tashtam na orda takara shtipti roonada. Shlodwar daka tega shuddam norda dbadada. Takendo shtabar dubdor tasta maru shlodwar daka tega shuddam norda dbadada. Jeszcze raz jestem pewien, że Mikołaj sądzi, że języki są darem, który się dostaje. Jemu Jeżeli dotarłeś, dotarłaś tutaj do końca tego filmu, to dziękuję Ci. Mam nadzieję, że nie był to stracony czas, a temat jest bardzo, bardzo istotny. Chciałem tylko powiedzieć, że będzie prawdopodobnie jeszcze jeden odcinek tłumaczony z tego amerykańskiego filmu, a później będzie film, w którym powiem o swoich kontaktach, o swoich przeżyciach, o swoich doświadczeniach z ruchem charyzmatycznym i z charyzmatami, których miałem wiele. Zapraszam.